zabrze na Old Trafford. Tak to kiedyś było. Aston turned back into trouble already a little bit then. Looks if he's won the throw. Tutaj na stadionie Old Trafford w Manchesterze. Mówimy o Bromiku Zabrze, tak? Bromik Zabrze grał właśnie na tym stadionie. W ćwierćfinałowym meczu Pucharu Europy Mistrzów Klubowych. Free kick. Against Manchester United. Gives this defense a bit more relief. Bromik Zabrze grał tutaj w 1968 roku. Przegrał 2-0. Hubert Kostka w bramce, a w drużynie Manchester United takie sławy jak Bobby Charlton czy George Best. A menadżerem był nie sam inny jak Matt Bobsy. Także Gurnik musiałby w jakiś sposób powrócić do tego, co kiedyś było w historii tego klubu. Stefan Florański niefortunnie odbija piłkę po strzale George'a Besta i w 60 minucie mamy 1-0 dla United. Niestety Brian Kidd podwyższa na 2-0, ale dopiero w 89 minucie. Nie było to łatwe zwycięstwo Manchesteru United, a Górnik pokazał się z bardzo dobrej strony. Dowodem tego byli sami piłkarze United, którzy po zakończonym meczu ustawili się w rzędzie, gratulując Górnikowi niebywale zaciętej walki. Manchester United w 1968 roku po wygraniu z Górnikiem na Old Trafford 2-0 grał później z Górnikiem rewanż w Chorzowie. Tam Górnik Zabrze wygrał 1-0. Śnieg i prawie minus 15 stopni. Anglicy bali się nie tylko pogody, ale przede wszystkim ofensywnie grającego Górnika, który tym samym reprezentował polską piłkę klubową w bardzo dobrym stylu. Górnik Zabrze po świetnym meczu pokonał wielokrotnego mistrza Anglii, Manchester United. Ale United przeszedł dalej. W tym samym sezonie United wygrało Ligę Mistrzów. Grali jeszcze z Realem Madryt, wygrali 4-3 i w finale z Benfica Lizbona, z którą wygrali 4-1. Same informacje są też na stronie internetowej United, gdzie Bobby Charlton wspomina ten mecz jako najważniejszy mecz w tych rozgrywkach Ligi Mistrzów 67-68. Był to ćwierćfinał, ale dzięki temu wygranemu meczu z Górnikiem Zabrze oni później wygrali pierwszy Puchar Europy dla Manchesteru United. I od tego zaczęła się wielka historia tego klubu. United zdobyło Puchar Europy, natomiast Górnikowi udało się wygrać Puchar Polski. Pisano, że mecz ten był jednym z najważniejszych w historii klubu z Manchesteru. Mam nadzieję, że Górnik Zabrze prędzej czy później zacznie grać na takim poziomie, aby wrócić na ten stadion i grać z drużynami takimi jak te. Dokładnie, aby ten mecz Górnik i United odbył się jeszcze kiedyś. Mam taką nadzieję. Górniku Zabrze, kochany nasz, grać kiedyś tak, aby na audiencji tu być. Może z jakimś angielskim klubem wygrać i tu przyjść. Na kawę, herbatkę i ciasteczko. Górnik Zabrze, Stonehenge, południowa Anglia.
oby Górnik grał z taką siłą, jak ci, co budowali ten monument tutaj, ci, co dali te kamienie. Ktoś to dał, żeby grali, żeby w końcu grali. Jakby silna drużyna, tak silna, jak ten monument, co tam stoi, okej? Okay? Tak silna. Jakby po prostu też się kiedyś zastanawiano, jak Górnik grał tak dobrze wieki temu. Tylko że to jest ten czas, co my teraz jesteśmy, nie że wieki, żebyśmy to widzieli, jak oni grają.